Cześć, witam Was w Mag Podróżach. Dzisiaj idziemy na Kopiec Kurhan Kraka. Legenda mówi, że pochowany jest tutaj założyciel miasta Krakowa, król Krak. W sumie są trzy teorie powstania tego kopca Kurhanu, które mówią o korzeniach celtyckich, wpływach łużyckich, co profesor, ja archeolog, wyciągają nowe teorie. W każdym razie znaleźli tutaj obok Kurhanu wiele archeologicznych niespodzianek, a my idziemy sobie zobaczyć ten sławny Kurhan, jak on wyglądał. W Polsce jest kilka tego typu kurhanów, ale ten jest najbardziej znany. No to ruszamy. Kopca się przepiękny widok unosi. De facto jeden z naukowców powiedział, że
Kopiec powstał za Bolesława Chrobrego. Też to jest dziwne. Mam przepiękną panoramę. W każdym razie nie do końca naukowcy się sprzeczają, kiedy naprawdę ten kurhan powstał. Więc jeden nawet stwierdził, że tutaj jest też władca pochowany jakiś, więc może być to ten nasz sławny król Krak. Jaka jest historia? Nie wiemy. Jeszcze chyba pewnie długo się nie dowiemy powstania tego kopca. A ja Was zapraszam na następną podróż, jakąś malutką. To też Wam zaproponujemy.